Tomek, jakie znaczenie ma dla Ciebie ta bramka? No, najważniejsze, że zdobyliśmy 3 punkty dzisiaj. Wygraliśmy ten mecz, bo mało brakowało, byśmy odnieśli jak nie porażkę, to przynajmniej remis, ale remis mi się wydaje, że był dla nas porażką w dniu dzisiejszym. W tak ważnym meczu dla nas i dla kibiców derbowym chcieliśmy odnieść zwycięstwo i determinacja do ostatniej minuty oddała nam to, że wygraliśmy dzisiaj spotkanie. Dzisiaj zagrałeś od pierwszej minuty, dostałeś od trenera kredyt zaufania. Myślisz, że może być zadowolony z Twojej gry? Czy Ty jesteś zadowolony ze swojej gry i swojego progresu? Myślę, że tak. Ciężko pracowałem przez tą przerwę reprezentacyjną i mam nadzieję, że tą pracą dałem argumenty trenerowi, aby wystawił mi dzisiejsze spotkanie. Czy to już będzie norma, że zawsze w ostatnich minutach rozstrzygacie mecz? Oby nie. Obyśmy potrafili szybciej kontrolować wynik spotkania, strzelając 2 bramki, ale oczywiście piłka pisze różne scenariusze. Wysoko prowadziliśmy w innym meczu, a na końcu był remis z tym nieszczęsnym u siebie, ale dzisiaj to nas już przyjęło to szczęście. Byliście chyba winni to kibicom, bo bardzo długo czekali na zwycięstwo u siebie. Tak, winni kibicom i przede wszystkim winni sobie, bo naprawdę ciężko pracujemy, a tego szczęścia brakowało. Ciężko było nam to było udowodnić na boisku, ale dzisiaj się udało. To jest najważniejsze i teraz trzeba jechać do Gdańska i tam też przywieźć punkty do Gliwic.